Wysoka Rado, otwieram 28. sesję Rady Miejskiej w bieżącej kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych w dzisiejszej sesji bierze udział 15 radnych, więc stwierdzam, że obrady są prawomocne. Witam na dzisiejszej sesji panie i panów radnych. Witam pana burmistrza Krzysztofa Szpyta, zastępcę pana burmistrza Janusza Waldemara Zobrzyckiego. Witam panią Grażynę Pikor, skarbnika miasta, panią Dorotę Zwierzyńską, sekretarza miasta. Szanowni państwo, przed rozpoczęciem właściwej części połączymy się z panią wicewojewodą, która przedstawi Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19. Bardzo bym prosił o połączenie i przed rozpoczęciem właściwej części połączymy się. Witam państwa bardzo serdecznie, szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowny panie burmistrzu, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie na dzisiejszą państwa sesję, aby przedstawić Narodowy Program Szczepień. 15 grudnia ubiegłego roku przyjęty został Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19. Komisja Europejska po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komitetu do spraw produktów leczniczych stosowanych u ludzi działającego w ramach Europejskiej Agencji Leków dopuściła do obrotu szczepionkę. Szczepionka jest ogromną szansą na uodpornienie społeczeństwa na zakażenie, zdobycie kontroli nad transmisją wirusa i jest nadzieją na powrót do tak wyczekiwanej normalności. Powrót do normalności oznacza między innymi odejście od maseczek, swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi, powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych, dalszy rozwój gospodarki, ochronę miejsc pracy oraz szanse na nowe zatrudnienia, swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin czy też teatrów, wakacje bez ograniczeń, słowem poprawę jakości życia nas wszystkich. Szczepionkę rekomendują eksperci, naukowcy, medycy, epidemiolodzy i według wiedzy naukowej szczepionka jest bezpieczna. 27 grudnia ubiegłego roku w grupie przewidzianych do zaszczepienia w etapie 0 zostały zaszczepione pierwsze osoby z personelu medycznego i na Podkarpaciu w szpitalu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie. Jako pierwsza zaszczepiła się pani Jolanta Klus-Zawadzka, konsultant wojewódzki do spraw epidemiologii. I zapewne byliście państwo świadkami tego ważnego wydarzenia. Pani doktor jest już dziś po przyjęciu drugiej dawki szczepionki i z informacji, jakie podała, czuje się bardzo dobrze. Jak państwo wiecie, szczepienia są nieodpłatne i dobrowolne. Szczepionka jest rozwiązaniem, które może zabezpieczyć nas przed kolejnymi falami pandemii. Im więcej osób się zaszczepi, tym ochrona przed koronawirusem będzie skuteczniejsza. Terminarz szczepień na chwilę obecną przedstawia się następująco. 15 stycznia zostały uruchomione zapisy na szczepienia dla osób powyżej 80 roku życia. 22 stycznia uruchomione zostały zapisy dla osób powyżej 70 roku życia. Natomiast 25 stycznia rozpoczęły się szczepienia dla obu zarejestrowanych grup. Kolejność szczepień reguluje rozporządzenie Rady Ministra z dnia 22 stycznia 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Jest to Dziennik Ustaw z dnia 22 stycznia 2021, pozycja 153.
Szczegółowe informacje odnośnie etapów szczepień poszczególnych grup znajdują się na stronie gov.pl Szczepimy się w zakładce Od kiedy mogę się zaszczepić? Szanowni Państwo, na szczepienie można zarejestrować się poprzez dedykowaną infolinię o numerze 989, internetowe konto pacjenta, przy czym osobom starszym, które mogą mieć problemy z rejestracją przez internet, pomogą przy tej rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19 wolontariusze Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Pomoc tę będzie można uzyskać, dzwoniąc na infolinię działającą w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów numer 22 505 11 11. Na szczepienie można się zarejestrować również w placówkach POZ-u i w punktach szczepień. Dowóz osób, które samodzielnie nie będą mogły dotrzeć do punktów szczepień, rozpoczął się już 25 stycznia. Jednostki samorządu terytorialnego zabezpieczą transport do punktów szczepień osobom niepełnosprawnym, osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego w miejscu zamieszkania punktu szczepień w przypadku miast poniżej 100 tysięcy osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich oraz osobom powyżej 70 roku życia mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego w miejscu zamieszkania punktu szczepień w przypadku miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. W każdej gminie zabezpieczony jest co najmniej jeden mobilny punkt szczepień, między innymi dla osób, które samodzielnie nie mogą dotrzeć na szczepienie. Dodatkowo będą funkcjonowały zespoły wyjazdowe w miejscach zamieszkania, czyli pobytu pacjentów, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień i nie mogą skorzystać z transportu zapewnionego przez jednostki samorządu terytorialnego. Szanowni Państwo, nasze społeczeństwo powinno mieć szeroką wiedzę dotyczącą szczepionki przeciwko COVID-19. Dlatego należy korzystać ze sprawdzonych źródeł wiedzy. Uruchomiony został portal gov.pl Szczepimy się, na którym dostępne są informacje na temat szczepionki COVID-19. Znajduje się tam również sekcja pytania i odpowiedzi, która pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Dodatkowo została uruchomiona całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 o wspomnianym już wcześniej przeze mnie numerze 989 prowadzona przez konsultantów i ekspertów. Pozwoli ona na bieżąco uzyskiwać dodatkowe informacje dotyczące szczepień, a także zarejestrować się do punktu szczepień. Konsultanci udzielają odpowiedzi zarówno na pytania dotyczące organizacji szczepień, jak i kwestii związanych z podaniem szczepionek. W gminach zostały utworzone telefoniczne punkty zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi COVID, tak aby osoby, które samodzielnie nie mogą dotrzeć do punktów szczepień, mogły uzyskać pomoc w tym zakresie w Państwa gminach. Szanowni Państwo, w trosce o zdrowie naszego społeczeństwa zachęcam Państwa radnych oraz władze samorządowe do wspierania Narodowego Programu Szczepień. To na osobach pełniących funkcje publiczne spoczywa obowiązek zadbania o zdrowie i bezpieczeństwo naszego społeczeństwa. Jak Państwo wiecie, sytuacja epidemiologiczna jest dosyć poważna. Dlatego też w
powinniśmy być odpowiedzialni zarówno za siebie, jak i nasze rodziny, naszych przyjaciół czy też znajomych. Szczepionki są jednym z najważniejszych osiągnięć współczesnej medycyny, a szczepienia najbardziej efektywnymi działaniami profilaktycznymi, które chronią nas przed wieloma groźnymi chorobami zakaźnymi. Zaszczepienie się jest szansą na powrót do zdrowia i tak oczekiwanego przez nas powrotu do normalności. A korzystając z okazji, chciałabym wszystkim Państwu podziękować za wyjątkową pracę w ubiegłym roku, za działania podjęte w walce z koronawirusem, za Państwa zaangażowanie i odpowiedzialną służbę. Jestem przekonana, że przy wzajemnej współpracy, dobrze wykonanych zadaniach razem pokonamy pandemię. Życzę Państwu dużo zdrowia, dużo sił i optymizmu, aby te zadania wykonać jak najlepiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Wojewodzie. Myślę, że będziemy mogli spokojnie, jeśli ktoś jest chętny z radnych, zadać pytanie. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Widzę, że nikt z radnych nie chce zadać pytania, więc bardzo serdecznie dziękuję Pani Wojewodzie za przedstawienie Narodowego Programu Szczepień COVID-19, życząc miłego dnia. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego życzę Państwu. Dziękuję. Przystępując do dalszej części naszej sesji, pozwolicie Państwo, że przedstawię proponowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia. W punkcie pierwszym jest otwarcie obrad, w punkcie drugim stwierdzenie kworum, w punkcie trzecim przyjęcie porządku obrad, w punkcie czwartym przyjęcie protokołu sesji z dnia 22 i 30 grudnia 2020 roku, w punkcie piątym uchwalenie budżetu miasta na 2021 rok, podpunkt pierwszy wystąpienie skarbnika miasta, podpunkt drugi opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej, podpunkt trzeci odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, podpunkt czwarty dyskusja nad zgłaszanymi wnioskami, głosowanie wszystkich wniosków zgłoszonych do Komisji Budżetowej poprzedzone stanowiskiem Komisji w sprawie zgłoszonych wniosków, w podpunkcie piątym głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Podpunkt szósty, głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. W punkcie szóstym podjęcie uchwał. W punkcie siódmym sprawozdanie burmistrza miasta o pracy między sesjami. W punkcie ósmym zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. W punkcie dziewiątym informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji, w punkcie 10 sprawy różne i w punkcie 11 zakończenie obrad. Czy do przedstawionego projektu porządku obrad Państwo radni macie jakieś uwagi lub zastrzeżenia lub jakiś punkt będzie dodawany? Nie widzę, żeby ktoś był chętny, dlatego przystępujemy do głosowania za przyjęciem porządku obrad. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę ręka do góry i naciśnięcie właściwego przycisku. Pan Marek nie idzie? Skoro pan Marek mówi, że jest za i podnosił rękę za, uznajemy, że porządek dzisiejszego posiedzenia został przyjęty. 15 radnych głosowało za przyjęciem porządku obrad. Przystępujemy do punktu czwartego. W grudniu były dwa posiedzenia, 22 i 30 grudnia. W Biurze Obsługi Rady wyłożony był protokół z tych posiedzeń.
Do chwili obecnej nikt z Państwa nie wnosił uwag, więc pytam, czy w chwili obecnej do tych protokołów ktoś z Państwa ma zastrzeżenia, uwagi? Nie widzę, dlatego też przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał za przyjęciem protokołu z dnia 22 i 30 grudnia poprzedniego roku? Pan Rafał ma problem. Jest. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 15 radnych głosowało za przyjęciem protokołów z poprzednich sesji. Przystępujemy do punktu 5, jednego z najważniejszych punktów w całym okresie rocznym. Jest to uchwalenie budżetu miasta na 2021 rok. Przypomnę tylko, że w miesiącu listopadzie w ustawowym terminie Państwo radni otrzymali projekt budżetu na 2021 rok. Wszystkie komisje rady zajmowały się tym projektem, przeanalizowały ten projekt i w sposób przedstawiły zbiorczą opinię z tego projektu budżetu na 2021 rok. W chwili obecnej poproszę panią Grażynę Pikor, skarbnika miasta, o przedstawienie pokrótce tego projektu budżetu. Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Na dzisiejszej sesji Rada Miejska w Lubaczowie podejmie uchwałę w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 2021 rok. Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono informację ministra finansów o wysokości subwencji ogólnej dla miasta Lubaczowa oraz o kwotach udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Informację o wysokości dotacji celowych dla miasta Lubaczowa na 2021 rok przyjęto na podstawie pisma wojewody podkarpackiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Zgodnie z przyjętymi założeniami dochody własne, takie jak podatki i opłaty lokalne, dochody z najmu i dzierżawy, świadczonych usług uwzględniają wskaźnik wzrostu w wysokości 1,8%. Dochody majątkowe przyjmuje się na podstawie kalkulacji planowanych do sprzedaży składników majątkowych oraz przyznanych dla miasta Lubaczowa dotacji na realizację inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Planowane dochody budżetu wynoszą 68 558 327 zł i 18 groszy. Na powyższą kwotę składają się dochody bieżące w wysokości 59 447 890 zł i 10 groszy oraz dochody majątkowe w wysokości 9 110 437 zł i 8 groszy. Planowane wydatki budżetu stanowią kwotę 79 469 810 zł i 8 groszy. Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące w wysokości 57 982 381 zł i 8 groszy oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 487 1429 zł. Postaram się wymienić najważniejsze z zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku. Jest to rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia miasta w wodę na terenie miasta Lubaczowa, wykonanie zasilania energetycznego i przyłącza studni S8A, modernizację budynku stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie i montaż radiowego systemu odczytu wskazań wodomierzy, pomoc rzeczowa dla województwa podkarpackiego oraz pomoc finansowa dla powiatu lubaczowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej,
przebudowa dróg gminnych, ulica Mały Łążek oraz przebudowa rowu otwartego na rów kryty, budowa kanalizacji sanitarnej ulica Kościuszki, rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa basenu rekreacyjno-sportowego w Lubaczowie oraz budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego dla stadionu miejskiego. Należy podkreślić, iż wydatki oświatowe i edukacyjnej opieki wykonawczej wynoszą 17 178 202 zł, a przyznana subwencja na powyższe zadania to kwota 8 497 205 zł. Wydatki na pomoc społeczną to kwota 19 400 437 75 groszy. Wydatki administracyjne to niespełna 7 milionów. Dotacja na zadania bieżące to 2 608 413 zł. Rezerwy celowe i ogólne to 1 498 730 zł. 33 grosze. Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką komunalną to 15 062 486 zł. Wydatki związane z kulturą fizyczną to 12 474 912 zł. Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową to nieco powyżej 1 400 000 i pozostałe wydatki na utrzymanie miasta to niespełna 3 miliony. Struktura wydatków miasta przedstawia się następująco. Wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych to 24 576 535 zł. Wydatki statutowe jednostek budżetowych związane m.in. z utrzymaniem tych jednostek budżetowych to 13 074 760 7 zł. 33 grosze. Dotacje na zadania bieżące to 2 608 413 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 16 757 262 zł. Obsługa długu to 685 577 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące to 279 826 zł i 75 groszy i wydatki majątkowe to 21 487 429 zł. Planowany deficyt w roku budżetowym 2021 to 10 911 482 zł i 90 groszy. Planowane przychody to 13 366 294 zł i 30 groszy. Natomiast planowane rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek oraz wykupem obligacji komunalnych to 2 454 811 zł. Złoty i 40 groszy. Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniesie 31 085 169 zł i 82 grosze. W wystąpieniu poruszone zostały jedynie zagadnienia mające wpływ na strukturę budżetu miasta. W 2021 roku poszczególne pozycje były przedmiotem posiedzeń komisji stałych. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik za wprowadzenie do budżetu. Teraz poproszę pana Jana Radowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, pani skarbnik. Dnia 25 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, w którym uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Miasta. Każdy z członków Rady Miasta miał możliwość zadania pytań i uzyskania odpowiedzi od pani skarbnik, pana burmistrza na zadane pytania.
Teraz pozwolę sobie odczytać opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2021 rok. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na wspólnym posiedzeniu wszystkich stałych komisji w dniu 25 stycznia 2021 roku zapoznała się z projektem w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubaczowa na 2021 rok oraz w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczów, które wpłynęły do Rady Miejskiej w ustawowym terminie. W dniu 20 stycznia 2020 roku burmistrz miasta Lubaczowa przedłożył 21 roku. Burmistrz miasta Lubaczowa przedłożył autopoprawkę do projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2021 rok oraz w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczów, a 21 stycznia bieżącego roku wpłynęła druga autopoprawka do projektu budżetu oraz do wieloletniej prognozy finansowej. Komisja stwierdziła, że na podstawie pierwotnego projektu zaplanowano dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 65 895 986 zł i 8 groszy, w tym dochody bieżące w wysokości 58 898 221 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 997 765 zł i 8 groszy. Wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 65 895 986 zł i 8 groszy, w tym wydatki bieżące w wysokości 57 659 zł 318 57 659 318 zł i 8 groszy oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 236 668 zł. Przychody budżetu w kwocie 2 936 789 zł 16 groszy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Rozchody budżetu w kwocie 2 936 789 zł i 16 groszy. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 498 730 zł i 33 grosze, w tym rezerwę ogólną w kwocie 161 927 zł 33 grosze, rezerwę celową na zabezpieczenie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 163 tysiące zł, rezerwę celową na wynagrodzenia, nagrody i odprawy pracowników jednostek budżetowych miasta oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 1 173 803 zł. Po przeanalizowaniu autopoprawki z dnia 20 stycznia 2021 roku do projektu budżetu miasta na 2021 rok komisja stwierdziła zmiany do projektu budżetu kształtujące się na następującym poziomie. Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 68 558 327 zł i 18 groszy, w tym dochody bieżące w wysokości 59 447 890 i 10 groszy oraz dochody majątkowe w wysokości 9 110 437 zł i 8 groszy. Wydatki na budżetu na 2021 rok w wysokości 79 469 810 zł i 8 groszy, w tym wydatki bieżące w wysokości 57
982 381 zł i 8 groszy oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 487 429 zł. Deficyt budżetu gminy w kwocie 10 911 482 zł i 90 groszy. Przychody budżetu w kwocie 13 366 294 zł 30 groszy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Rozchody budżetu w kwocie 2 454 811 zł i 40 groszy. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 160 927 zł 33 grosze. Rezerwę celową na zabezpieczenie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 164 tysiące zł. Rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń, nagrody i odprawy pracowników jednostek budżetowych miasta oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 1 173 803 zł. Komisja przeanalizowała również autoprawkę projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczów. Następnie po analizie drugiej autopoprawki do projektu budżetu na 2021 rok stwierdzono, że dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 68 558 327 zł i 18 groszy, w tym dochody bieżące w wysokości 59 447 zł i 890 zł i 10 groszy oraz dochody majątkowe w wysokości 9 110 437 zł i 8 groszy. Wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 79 469 810 zł i 8 groszy, w tym wydatki bieżące w wysokości 57 982 982 381 zł i 8 groszy oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 487 429 zł. Deficyt budżetu gminy w kwocie 10 911 482 zł i 90 groszy. Przychody budżetu w kwocie 13 366 294 zł i 30 groszy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Rozchody budżetu w kwocie 2 454 811 zł 40 groszy. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 160 927 zł 33 grosze. Rezerwę celową na zabezpieczenie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 164 000 zł. Rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń, nagrody i odprawy pracowników jednostek budżetowych miasta oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 1 173 803 zł. Komisja przeanalizowała również autopoprawkę projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczów. Ponadto komisja zapoznała się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Lubaczowa na 2021 rok oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczów. Komisja zapoznała się również z opiniami stałych komisji Rady Miejskiej w Lubaczowie, to jest komisji rewizyjnej, komisji oświaty, kultury i sportu oraz Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych. Wszystkie komisje powyższy projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej pozytywnie opiniuje projekt budżetu miasta na 2021 rok oraz projekt w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i wnioskuje do Rady Miejskiej o ich przyjęcie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu Komisji Budżetowo-Gospodarczej za przedstawienie opinii. W następnym podpunkcie jest przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pozwolicie państwo, że w skrócie przedstawię. Uchwała numer 13/21/2020 rok z 31 grudnia 2020 roku. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. W sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta Lubaczowa na 2021 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej miasta Lubaczowa na 2021 rok pozytywnie opiniuje wyżej wymieniony projekt z uwagami w uzasadnieniu i te uwagi, które są zawarte w uzasadnieniu, zostały już usunięte w autopoprawkach, które państwo dostaliście i którymi zajmowaliście się. Następna opinia uchwała numer 13/40/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczów na lata 2021-2038. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczów na lata 2021-2038 postanawia pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy miejskiej Lubaczów na lata 2021-2038 z uwagami w uzasadnieniu i również przy uchwale o wieloletniej prognozie finansowej jest autopoprawka, która usuwa wszelkie niedociągnięcia. I w podpunkcie czwartym, czy w chwili obecnej jeszcze, bo na tym wspólnym posiedzeniu 25 stycznia wszystkie wątpliwości przez państwa zostały przedyskutowane. A czy ktoś w chwili obecnej jeszcze ma jakieś pytania do budżetu, do wieloletniej prognozy finansowej, jak i również może jakieś wnioski? Bardzo proszę. Nie widzę. To przystępujemy do następnego podpunktu. Jest to głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczów. Czy do tego projektu uchwały ktoś z państwa ma uwagi lub zapytania? Nie widzę. Będziemy przystępować do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie i naciśnięcie właściwego przycisku. Zaraz będzie głosowanie elektroniczne.
Panie Maćku, jesteśmy w stanie usunąć, czy ręcznie? No to szanowni państwo, w związku z wystąpieniem problemów technicznych, w chwili obecnej niemożliwe jest głosowanie elektroniczne, więc będziemy głosować przynajmniej ten projekt uchwały ręcznie. Kto jest za przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej? Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała o wieloletniej prognozie finansowej gminy miejskiej Lubaczów została przyjęta. Przystępujemy do głosowania następną, bardzo najważniejszą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubaczowa na 2021 rok. Wszelkie informacje co do tego projektu uchwały przedstawiła pani skarbnik, jak i również przewodniczący Komisji Budżetowej w swojej opinii. Czy do tego projektu uchwały ktoś z państwa jeszcze ma pytania lub ma wnioski? Nie widzę. To też w sposób ręczny przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem? Osobowo. Okej. Muszę znaleźć. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, to pan Krzysztof Czerniak, za, przeciw, wstrzymuje się. Za. Pan Rafał Dudzic. Za. Pan Roman Łańcucki. Za. Pan Marek Małecki. Za. Pani Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel, za. Pan Stanisław Kusek. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Jan Radłowski. Pan Wojciech Mamczur. Za. Pani Marta Zabrońska. Paweł Włoch. I pan Adam Szałański. Stwierdzam, że uchwała Rady Miejskiej, uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubaczowa na 2020 rok została przyjęta jednogłośnie. Panowie informatycy, proszę o 5 minut przerwy, żeby uzdatnić system do funkcjonowania, więc ogłaszam 5 minut przerwy. Thank you.
Szanowni Państwo, wznawiam obrady po przerwie. System się uruchomił. Przystępujemy do 6. punktu, podjęcie uchwał. Pierwszy projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego przy ulicy Nowej w Lubaczowie. Poproszę o opinię pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowej. Również 25 stycznia 2021 roku Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej zajmowała się powyższym projektem uchwały i zaopiniowała powyższy projekt pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma pytania lub uwagi do tego projektu uchwały? Jeśli nie ma, to przystąpimy do głosowania. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 15 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Następny projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubaczowa. Tutaj również pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię proszę. Również tym projektem komisja zajmowała się na swoim posiedzeniu 25 stycznia 2021 roku. Przeanalizowała powyższy projekt uchwały, wysłuchała wyjaśnień kierownika referatu oraz pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania lub uwagi do tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały, kto się wstrzymał lub jest przeciw, bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Wszyscy Państwo głosowali. Stwierdzam, że 15 radnych głosowało za przyjęciem tego projektu uchwały. Następny projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską w Przemyślu. Chodzi tutaj o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl na realizację zadania własnego gminy w zakresie obsługi mieszkańców Lubaczowa w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnień w Przemyślu. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Budżetowej Jana Radowskiego o opinię. Również tym projektem uchwały zajmowała się komisja 25 stycznia 2021 roku. Jest to projekt uchwały, który powtarza się co roku. Komisja przeanalizowała powyższy projekt, wysłuchała wyjaśnień pana burmistrza, pani skarbnik i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z Państwa będzie zadawał jakieś pytanie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy Państwo głosowali. Stwierdzam, że 15 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. I czwarty projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu lubaczowskiego na realizację zadania publicznego. I jest tu mowa o udzieleniu pomocy finansowej na 2021 rok dla powiatu lubaczowskiego w kwocie 10 tysięcy na realizację zadania publicznego, opracowanie dokumentacji
projektowej drogi powiatowej Lubaczów-Basznia. Dotyczy to ulicy Chopina Przemysłowej. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również tym projektem uchwały zajmowała się komisja, wysłuchała wyjaśnień pana burmistrza, pani skarbnik i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa ma pytania? Pytanie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę. Wszyscy państwo radni głosowali. 15 radnych głosowało za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do 7 punktu. Informacja burmistrza o pracy między sesjami. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowni państwo, w ostatnim okresie od poprzedniej sesji, to w zasadzie realizacja bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem miasta. Okres związany głównie z przygotowaniem i doprecyzowaniem zapisów budżetowych, komisje, spotkania z tym związane, ale też było parę spraw związanych, to co dzisiaj ten temat był poruszony, czyli reakcje na rozpoczęcie szczepień COVID-19 i tutaj byliśmy poproszeni o zarówno udział w telekonferencji, gdzie brałem udział z udziałem pani wojewody, jak i przy koordynacji lokalnych działań związanych z dowozem osób niepełnosprawnych lub mających problemy z przemieszczaniem się. I ta sprawa na bieżąco została skoordynowana, ustalone zostały procedury dotyczące dowozu poszczególnych osób, możliwość kontaktu czy chęci skorzystania z takich usług. Planujemy współpracę z Państwową Strażą Pożarną, komendant zadeklarował współpracę w tej dziedzinie. Gminy jakby wiejskie posiadające ochotnicze straże pożarne będą posiłkować się tymiż jednostkami. I w zasadzie to główne takie informacje, które państwu chciałem w dniu dzisiejszym przekazać. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy do informacji pana burmistrza ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania? Nie widzę, więc przystępujemy do punktu 8. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. Bardzo proszę. Pani Marta Fiercowicz-Mazurek, bardzo proszę. Wysoka Rado, panie burmistrzu, zwracam się z prośbą o wznowienie starań w PKP SA w sprawie remontu dworca PKP w Lubaczowie. Według pozyskanych informacji to już w tej sprawie toczyły się negocjacje i prowadzone były uzgodnienia w 2018 roku. I tutaj PKP SA podjęła wówczas decyzję o modernizacji dworca, opracowała dokumentację i zapowiedziała podjęcie prac modernizacyjnych od 2019 roku. A Rada Miejska wystąpiła do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o opinię, aby ten dworzec uzyskał wygląd, jaki posiadał w okresie jego wybudowania na początku XIX wieku. No jednakże do chwili obecnej nie podjęto tych prac modernizacyjnych i pozyskałam informację, że władze samorządu powiatowego w Lubaczowie również zamierzają wystąpić do PKP SA z apelem o podjęcie i na nowo po prostu przystąpienie do prac i modernizację dworca PKP w Lubaczowie. No i z uwagi na powyższe i duże znaczenie dworca dla mieszkańców miasta, powiatu i duże znaczenie wizerunkowe dla naszego miasta,
no i tą niekwestionowaną wartość historyczną tego zabytku, no proszę o wystąpienie do PKP PSA w sprawie podjęcia zapowiedzianych jeszcze w 2018 roku prac remontowych i modernizacyjnych tego dworca. Dziękuję bardzo pani wiceprzewodniczący. Czy ktoś jeszcze z państwa zabierze głos? Nie widzę. Przystąpimy do punktu 9, czyli moja krótka informacja o działaniach podejmowanych między sesjami. Jest to przygotowanie materiałów na dzisiejszą sesję. W punkcie 10 sprawy różne. W sprawach różnych wpłynęło do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pismo od mieszkańca. Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie mojego wniosku w związku z wykonaniem drogi osiedlowej na ulicy Jeziorańskiego w Lubaczowie. Przy mojej posesji dopatrzyłem się błędów konstrukcyjnych, które uniemożliwiają mi wjazd do garażu znajdującego się w podpiwniczeniu mojego domu oraz uniemożliwiają wodzie opadowej, zalanie wyżej wymienionego podpiwniczenia. Krawężnik znajduje się na jednym poziomie z asfaltem. Nachylenie drogi także sprzyja wlewowi wody. I są tu załączone fotografie, jak to wygląda podczas opadów. I proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. To pismo już zostało skierowane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja pracuje nad tym i myślę, że w miarę możliwości, jak będzie to możliwe, to na przyszłą sesję przygotuję stanowisko komisji we wszystkich sprawach, które się tam toczą. Również wpłynęło pismo. Zwracam się z uprzejmą prośbą o ustawienie koszy na śmieci na ulicy Mazury i na zatoczce przy rondzie na obwodnicy zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Lubaczów. Chodzę regularnie na piechotę i zauważyłam, że przybywa coraz więcej śmieci, zwłaszcza między drzewami naprzeciwku warsztatu samochodowego obok lubaczowskiej fabryki maszyn oraz przy drzewach przy rondzie. Najbliższy kosz na śmiecie, idąc w stronę rynku, znajduje się za delikatesami Piotruś Pan. Nie chodzi tutaj o karanie czy przeganianie osób, które spędzają czas pod drzewkiem, ale o umożliwienie im pozbycia się śmieci we właściwy sposób. Załączam zdjęcia z miejsc, o których piszę, sugeruję jednak spacer, ponieważ zdjęcia nie oddają ilości pozostawionych śmieci. Komisja rewizyjna dostała to pismo również wcześniej, ale żeby się przespacerować i zobaczyć te tereny zielone, to w chwili obecnej jest to niemożliwe, bo mamy piękny biały puch i tych wszystkich śmieci, których widać do tego pisma na załączonym zdjęciu, no nie zauważymy w chwili obecnej. To tyle, jeśli idzie o pisma, które wpłynęły do Rady. Teraz bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych jeszcze w sprawach różnych zabierze głos? Pan Wojciech Mamczur, bardzo proszę. Zapraszam do mikrofonu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja mam takie pytanie. Osiedle Jana Pawła II zrobiono pięknie, wszystko ładnie tego. I mam takie pytanie, czy w związku z tym, że na osiedlu Jana Pawła II mamy chodniki, mamy ścieżki rowerowe, ale te ścieżki rowerowe i chodniki są zapełniane przez samochody osobowe. Czy mam takie pytanie, czy jaka jest możliwość, żeby to zlikwidować na ten czas? Bo w sumie te chodniki są, a za niedługo, za rok czasu już będą, panie, tam już się woda zbiera, bo już te samochody, które tam stoją przez dłuższy czas, oczywiście najwięcej stoi samochodów przez pana byłego burmistrza Beka. Tam stoi aż dwa na tym przyjeździe, na tym właśnie chodniku. I tam już się zbiera woda, bo wiadomo sprawa, że chodnik jest świeży, to upada.
Czy jest jakaś szansa, żeby to wreszcie zlikwidować, te stanie na tych chodnikach? Bo właściwie chodniki są, widzę tam, przeznaczone tylko na samochody, a nie dla pieszych. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Czy ktoś z państwa jeszcze? Nie widzę. Też informuję wszystkich, że wszystkie stałe komisje Rady Miejskiej przygotowały plany pracy na 2020 rok i w ramach tych planów pracy będą prowadziły swoje działania w tym roku. Jeśli w sprawach różnych nie ma pytań, nikt nie chce zabrać głos, to Wysoka Rado, na tym zamykam 28. sesję Rady Miejskiej w Lubaczowie. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie i udział.